Dobrze być dzieckiem swojej ojczyzny. Od tego cytatu, od tego tytułu książki rozpoczynamy kolejną, ostatnią już rozmowę w Telewizji Republika dzisiaj o poranku, a z nami jest pan Janusz Kenic, działacz opozycji antykomunistycznej. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Związany z Łodzią, bo to jest w dużej części ta książka, którą właśnie teraz pokażę. To jest opis łódzkiego środowiska opozycyjnego. Ten cytat, dobrze być dzieckiem swojej ojczyzny, jest takim trochę podsumowaniem całej pana działalności, chociaż tak gorzko można stwierdzić, że nie zawsze ta ojczyzna, tym bardziej w wydaniu PRL-owskim, dobrze swoje dzieci traktowała. No to jest oczywistą sprawą, że PRL nie traktował dobrze swoich obywateli, no również mnie w sposób oczywisty. Natomiast ja jestem państwowcem, w związku z tym dla mnie ojczyzna jest jakąś taką podstawową wartością i dlatego też w zakończeniu tej książki użyłem takiego zdania, które później stało się tytułem tej książki. A skoro pan wspomniał, że jest państwowcem, to tak dopytam, ponieważ został pan absolwentem Szkoły Oficerów Pożarnictwa. Troszkę to było takie zrządzenie losu, że pan do tej szkoły trafił, ale pracował pan później w tym zawodzie. Czy to nie jest tak, że jak ktoś jest oficerem w służbie mundurowej, to jednak ma trochę dalszą drogę do tej działalności opozycyjnej? Na pewno tak, bo w takiej sytuacji no, trzeba de facto zrezygnować ze służby, co nie jest łatwą sprawą, ze względu na to, że no, technika się rozwija i później wrócić, prawda, w to samo miejsce jest no, obarczone pewnym ryzykiem. I, no, w moim przypadku, w momencie, kiedy zaangażowałem się w Solidarność, to już później do służby nie wróciłem. Nie tyle, że nie chciałem, ale po prostu już władze zabroniły mi po prostu pracy w tym zawodzie, krótko mówiąc. A jak to się stało, że pan się zaangażował w ogóle? Bo czy to jest tradycja wyniesiona z domu, czy po prostu taka obserwacja życia codziennego, tych niesprawiedliwości, które dookoła się działy, sprawiły, że no poczuł pan, że się trzeba opowiedzieć po jakiej stronie? Mi się wydaje, że jedno i drugie. Pisałem w książce, że no, w mojej rodzinie te tradycje niepodległościowe były kultywowane i cały czas po prostu byłem świadomy tego, w jakim systemie żyjemy, prawda, czego byśmy oczekiwali, a czego nie mamy. Później natomiast zaangażowałem się w działalność, właściwie w uczestnictwo, może lepsze słowo, duszpasterstwa akademickiego w Łodzi, gdzie spotkałem fantastycznych księży, którzy no, w jakiś sposób ukierunkowali moją po prostu świadomość dodatkowo i gdzie spotkałem również młodych ludzi w moim wieku, którzy myśleli podobnie jak my i w wyniku wzajemnych rozmów, dyskusji ukształtował się jakoś taki solidny mój światopogląd. Ta działalność miała dramatyczny przebieg, co sobie uświadamiamy patrząc na okładkę, dziennik więzienny. Szczegóły tego, jak wyglądała pana biografia, to każdy sobie znajdzie w tej książce. W internecie też oczywiście mnóstwo jest encyklopedii Solidarności na przykład. Ja chciałem zapytać, bo to też są wspomnienia, jest wywiad z panem. Z której części pan jest bardziej zadowolony, że się ukazała, że wyszła na światło dzienne ten cudem trochę zachowany dziennik więzienny, czy ten opis całego swojego życia, przebiegu swojej działalności? Ja muszę powiedzieć, że ja początkowo planowałem wydanie tylko tej części dotyczącej mojej działalności politycznej, powiedziałbym, albo po prostu polityczno-społecznej. Natomiast o wydaniu dziennika nie myślałem, ponieważ on jest bardzo osobisty i w związku z tym no, długo się zastanawiałem, czy należy go publikować. Natomiast moi przyjaciele, niejako ci, którzy ze mną wywiad prowadzili, czyli Karol Chylak i Marek Michalik, tak, no, nakłonili mi, żebym jednak zgodził się na opublikowanie również tego dziennika, co po długim namyśle, muszę się przyznać, no, stało się faktem. Bo tam nie opisuje pan tylko tego, co się działo dzień po dniu, ale odnosi się pan też do swojej tęsknoty za bliskimi. Do tego, jak sobie z tym uwięzieniem i brakiem kontaktu, bo przez wiele miesięcy nie miał pan w ogóle kontaktu ze światem zewnętrznym, jak sobie z tym radzić. No więc właśnie, powiedziano mi, że to jest unikalne w skali, prawda, kraju zachowanie tych zapisków i rzeczywiście, prawda, one tylko cudem ocalały, bo wiadomo, że w momencie, kiedy więźnia zwalniano z aresztu czy z więzienia, to wszystkie, prawda, zapiski mu konfiskowano. Tutaj przypadek sprawił, że te zapiski nie uległy konfiskacie, mogłem je wynieść z więzienia, o czym w książce opisuję, w jaki sposób to się stało, i dlatego też one mogły się ukazać w tej chwili jako część tej książki. A pan prowadził te zapiski więzienne, ten dziennik więzienny, aby była później pamiątką dla rodziny, czy może źródłem historycznym w przyszłości, czy po prostu po to, żeby przetrwać, żeby jakoś dzień po dniu to, co się dzieje w środku, przelewać na papier? Więc nie myślałem o tym, żeby po prostu to były jakieś zapiski, które będą po prostu przechowywane w rodzinie, dlatego, że liczyłem się z ich konfiskatą. Natomiast one niejako odrywały mnie od rzeczywistości więziennej i pozwalały niejako być znów sobą i znów, mimo że de facto byłem w więzieniu, to psychicznie mogłem być na wolności. Jakoś więźniowie też sobie próbowali ten świat więzienny, znaczy ten świat poza murami więzienia odtwarzać w środku. Jak czytam o tym, że taki długi wybieg to była ulica Piotrkowska, tak zwana, na przykład w Łodzi. Tak, w Łodzi po prostu ten najdłuższy tak zwany spacerniak, czyli to miejsce, gdzie więźniowie spacerowali, był w gwarze więziennej nazywany ulicą Piotrkowską. W łódzkim areszcie już było, w łódzkim więzieniu było już łatwiej, po Rakowieckiej. Już nie chodzi o warunki, jakie były tu czy tam, ale ta Rakowiecka była pierwszym takim doznaniem, pierwszym szokiem. No, było łatwo, wydaje mi się, że z dwóch powodów. Jeden to ten, o którym pan wspomniał, mianowicie, że to było nowsze więzienie, wobec tego warunki prawda, bytowe były zdecydowanie lepsze aniżeli w więzieniu na Rakowieckiej. A druga sprawa, że to już była pewna cezura czasowa, kiedy po prostu upłynęło troszeczkę czasu od upadku Gomułki i w związku z tym nastawienie służby więziennej i służby bezpieczeństwa było już zdecydowanie troszeczkę inne. I dlatego też wydaje mi się, że to były dwa nieporównywalne, prawda, okresy przebywania w więzieniu. Jak pan znalazł się w ROPCiO, w Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela? Bo wiadomo, że nawet te opozycyjne środowiska, nawet możemy dzisiaj mówić o tym już śmiało, że były podzielone mocno. To nie był jeden taki monolit, ale też te kariery różnie przebiegały. Jedni byli w korze, a powiedzmy bronią takiej wolności jeszcze aktywnie do dzisiaj. Inni, którzy byli w ROPCiO, później poszli na jakieś kompromisy też po 1989 roku. Mi się wydaje, że znajdą się ludzie, prawda, z różnych środowisk opozycji antykomunistycznej, którzy poszli na jakieś układy. Także tutaj to niezależnie od tego, kto gdzie był, nie można po prostu generalizować. Natomiast w ROPCiO ja się znalazłem z przyczyn takich, że moi przyjaciele, z którymi byłem w ruchu, niejako po prostu prowadzili tą działalność ROPCiO na terenie Łodzi. Myślę tu przede wszystkim o Benedykcie Czumy, w którego mieszkaniu odbywały się wszelkie, prawda, spotkania dotyczące Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela. Także to było zupełnie naturalne. I to było środowisko, które myślało o tej pełnej wolności? Czy to był ten jakby etap, gdzie należało się koncentrować na wywalczeniu maksimum tego, co dało się w tamtym momencie? Mnie się wydaje, że ROPCiO było organizacją, która miała kształtować, prawda, młodych Polaków, bo to przede wszystkim młodzi ludzie w tym brali udział, i jakoś prowadzić samokształcenie w tym względzie. Także Tam nie było po prostu działalności stricte politycznej. To były prace kształceniowe, prawda? Spotkania z różnymi ludźmi, którzy przyjeżdżali, którzy opowiadali o swoich przeżyciach. Zarówno pisarze, aktorzy, działacze, prawda, polityczni sprzed II wojny światowej. Na koniec, bo moglibyśmy długo jeszcze opowiadać o pana biografii, natomiast no, czas nam się kończy. Chciałem zapytać o okładkę tej książki, ponieważ jest ona przedrukiem gobelinu z takim pięknym napisem Solidarycą jesteśmy. Jaka jest historia tego płótna? Po zakończeniu stanu wojennego, w czasie którego się ukrywałem, nie mogąc znaleźć pracy, będąc szykanowanym, zdecydowałem się wraz z rodziną opuścić Polskę i chciałem po prostu na emigrację zabrać coś, co by mi przez całe życie tą Polskę przypominało. Jak pan mówi przez całe życie, to pewnie była taka świadomość, że może pan do niej nie wrócić. No, wyjeżdżałem z paszportem w jedną stronę, także bez prawa powrotu. Nie miałem pojęcia przecież o tym, że to się w jakiś sposób zmieni, że komunizm zostanie obalony. No, tego nikt w tym momencie nie wiedział. Wobec tego ja również. I dlatego też poprosiłem pana Norberta Hansa, żeby po prostu taki gobelin przypominający im Polskę utkał. On to zrobił i dzięki temu po prostu ten gobelin powstał i w momencie, kiedy zastanawialiśmy się nad odkładką do tej książki, stwierdziłem, że to chyba byłaby najlepsza z możliwych, prawda, ilustracji tego wszystkiego, co w tej książce jest zawarte. Tam chciałem, żeby zamiast napisu jesteśmy był napis Solidarność, ale w tym czasie Solidarność, słowo Solidarność było zabronione, wobec tego bym nie mógł tego gobelinu z Polski wywieźć, by został po prostu skonfiskowany, wobec tego jest słowo jesteśmy. A w Szwecji on wisiał w widocznym miejscu, czy był schowany gdzieś jako taka pamiątka cenna? Nie. On wisiał właśnie na centralnej, prawda, w centralnym miejscu na ścianie, żeby po prostu cały czas Polskę mógł przypominać. Ja chciałem jeszcze dwa słowa powiedzieć, jeżeli można. Chciałem serdecznie podziękować sponsorom tej książki, firmie Pietrucha, tu Bądzin, Cyfrowa Polska, jak również Instytutowi Historycznemu imienia Andrzeja Ostoi Owsianego, który tą książkę edytował, bo bez nich ta książka by nie powstała. No i autorzy tego wywiadu, Marek tej rozmowy, Michalik i Karol Chylak, którzy pozwolili mnóstwie rzeczy sobie jakoś przypomnieć, dotrzeć do faktów, które gdzieś być może były już prawie zapomniane. Janusz Kenic, bohater książki Dobrze być dzieckiem swojej ojczyzny, to wspomnienia i dziennik więzienny, był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo panu, dziękuję państwu. I zapraszamy do lektury szczególnie tego dziennika więziennego, wydarzenia dzień po dniu, będąc zamkniętym w więzieniu. To jest coś, co może nam mocno przybliżyć to, jak te nasze ostatnie dekady też PRL-u wyglądały. A ja państwu też dziękuję. Zapraszam na dalsze programy w Telewizji Republika. Polska na Dzień Dobry Weekend. Już za tydzień w sobotę. Miłego weekendu. Do zobaczenia.